Cześć kochani, tu Agnieszka. Zapraszam Was na drugą część przeglądu high-end. Tak wiem, światło tu jest cudowne i w ogóle wszystko to pięknie wygląda, ale staram się zrobić to tak, bo ja już jestem w przymierzalni, żebyście nie widziały, co wzięłam do mierzenia. A powiem Wam, że dzisiaj wydawało mi się, jak przeglądałam kolekcję, że jest może mniej ciekawa niż wczorajsza, a więcej rzeczy wzięłam do mierzenia i koniec końców więcej jest fajnych. Więc zapraszam Was na ten drugi przegląd, drugą część przeglądu. Słuchajcie, nie wiem ile mi się uda dzisiaj nagrać, a dzisiaj się dowiedziałam, że jutro mam mój zabieg na nos, żeby wyrównać tą bliznę, którą tutaj mam. Więc nie mam nagranych filmów na zapas. Dzisiaj postaram się nagrać, ile dam radę, może dwie części H&M'a. Mam nadzieję, że mi się uda. Także wiecie, coś będę wykombinuję, może nagram jakiś film taki, że tylko będę mówić i ręce będzie widać. Nie wiem, coś pokombinuję. Na razie chcę skupić się na tym, co dzisiaj. Czyli H&M część druga. Jeżeli jesteście ciekawi, jak prezentuje się dalszy ciąg kolekcji H&M'a, o tak muszę chyba nagrywać, dalszy ciąg kolekcji H&M'a, no to oczywiście zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeśli film będzie się Wam podobał, zostawiajcie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, i śledzić mnie na Instagramie. Nie przedłużając, idziemy przejrzeć kolekcję. I zaczynamy, słuchajcie, bo jeszcze ta część nie była skończona wczoraj, tak, a film trwał godzinę, mimo że sądziłam i zarzekałam się, że nie będzie trwał. Dobra, jedziemy, słuchajcie, z wieszakami. To jest coś, co widzieliśmy w pierwszej części, ale nie, oczywiście nikt nie będzie tam leciał i przeszukiwał godzinnego filmu, żeby to znaleźć, więc dzisiaj znowu pokazuję Wam metkę. 40 zł, to jest taka prążkowana koszulka zapinana na perłowe guziczki. Dalej, o tak, no tak, tu będzie wszystko upchnięte. Co mamy dalej? Dalej mamy też takie bluzki elastyczne z kwadratowym dekoltem, to też było wczoraj, 40 zł. Również pozwolę sobie tutaj odwiesić. I mamy lniane znowu spodnie proste, białe, taka złamana biel. Myślę, że też lekko prześwitujące za 90 zł. Zaraz zobaczymy, czy prześwitują. Tu jest kieszeń, jakaś podszewka. Nie, no cienkie są. O, widzicie, tutaj na tyle. Dalej mamy jeszcze jakieś spodnie, troszkę inne chyba, bo zapinane. O. Tak, no właśnie, tak to będzie dzisiaj wyglądało. Tak, takie z przeszyciem przez środek, zapinane na guzik z zamkiem z tyłu, takie pseudo kieszonki w takim naturalnym lnianym kolorze. I tutaj cena to jest 130 zł. Dalej coś wisi zeberkowego. O, taka sukienka Loiba, popatrzcie, długa, z węzłem, rękawy takie fajne, szersze, lekko fakturowana. I jeśli chodzi tutaj o cenę, to mamy tutaj 130 zł. Dalej wiszą sukienki z haftem angielskim, takie na ramionczkach. To też było wczoraj, albo coś podobnego było wczoraj, bo białe takie kojarzę. Tylko że tutaj mamy w czerni na nieregulowanych, widzę, ramionczkach. Zaraz, nie, regulowanych, ale inaczej. 140 zł, patrzcie, bo tutaj się to wiąże i można sobie tak wyregulować. Aha, widzę, że tutaj mamy jeszcze białą wersję. Tutaj sukienki takie z marszczeniami, też fakturowane, marszczenie takie gumeczkowe w tułowiu, na tułowiu za 60 zł, a tutaj mamy szerokie, widzę, spodnie znowu fakturowane w ten sam wzór, w który była sukienka. I jeśli chodzi o te spodnie, to cena to jest 140 zł. Tutaj mamy takie spodnie, jak mierzyłam w pierwszej części, tylko że ja mierzyłam zielone, a tutaj mamy w takim ekri za 120 zł. Takie satynowe, widzicie, też jakby to są takie, no, fliski, coś w tym stylu. I znowu tak, coś, nie, tego nie było wczoraj. Widzę, mamy taki top satynowy, też w kolorze ekry, z czarną koroneczką. Widzę, że regulowane ramionczka również tutaj mamy za 90 zł. I jeszcze topy, które tak, które były wczoraj w żółci i chyba w czerni, o ile dobrze pamiętam, takie szydełkowane kwiatuszki. Tutaj mamy miseczki takie na sam biust. I jeśli chodzi o cenę, to jest to 80 zł. Dalej natomiast wiszą, co wisi? Aha, tu mamy jeszcze te same, a nie, to są body, czekajcie, to może to też było body, nie, to była koszulka, ale mamy też body takie znowu w ekri, też z koronką u góry na trójkątnym dekolcie, ramionczka nieregulowane z tego, co widzę, za 60 zł. I tu jeszcze mamy jeden rodzaj, albo dwa nawet, o, takie body z marszczeniem z przodu. I cena to jest 40 zł.
I tutaj jeszcze mamy te wody, które były wczoraj, tylko że tu mamy też w złamanej bieli. Wczoraj były w różnych kolorach. W brązie pamiętam, że były za 40 zł. Dalej mamy takie lniane albo mieszanka z lnem spodenki paperback. Popatrzcie, jak fajnie wykończone tutaj sznureczki. Z tyłu nie mają żadnych kieszeni. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to jest to 80 zł. A na dole jeszcze, o, jeszcze widzę, mamy czarne tam z tyłu, a tu jeszcze mamy takie białe. To jest taka złamana biel, to nie jest już ekri. Za 70 zł. Dalej wiszą topy. Brązowy, chłodny, ciemny brąz, taki aż wpadający. No, bardzo chłodny, o tak. Po prostu przy tym pozostańmy za 40 zł na szerszych ramionczkach. A za tymi topami wisi coś, jakaś jedna rzecz. Taki top jeszcze. Beżowy, chłodny beż. To ja go tutaj sobie przewieszę. Chłodny beż za 20 zł. Tutaj mamy znowu różne rodzaje spodni, widzę, ale to nie jestem w stanie tego tak wszystkiego przejść. Tu są z takiego sztywniejszego materiału, trochę takie z safari mi się kojarzą, za 100 z szerszą nogawką, też z tymi kieszonkami, i widzę, że tutaj mamy kant, spodnie z kantem. Tu mamy znowu takie len, pewnie albo len z czymś zmieszany, może z jakąś wiskozą, szerokie spodnie z sznureczkiem u góry tutaj. I jeśli chodzi o cenę, to jest 120 zł. Tak, to jest linen blend. Coś tu będzie więcej? Nie będzie. Tutaj mamy jeszcze tak, takie szerokie, to myślę, że jakaś już wiskoza jest. No, mnóstwo jest tych spodni tego typu w H&M, to też ciężko, wiecie, przejść wszystko, popatrzcie, jak tu jest nawalone wszystkiego. Tutaj takie, z kolei też szeroką nogawką za 60 zł. Tutaj znowu te ze sznureczkami, tu jeszcze jakieś inne takie opływające, że tak powiem, sylwetkę z kantem, takie bardziej eleganckie za 139,99 i tu jeszcze jakieś szorciki widzę powiesili. Tu jest fajny kolor spodni. To też są takie właśnie lniane czy mieszanka z lnem. Taki brąz jasny, chłodniejszy za 100. I tutaj na końcu wiszą sukienki. Myślę, że takie bawełniane, znowu takiej pseudo zeberki. I tutaj mamy, widzę, że przymarszczenie na tej gumkowej górze, tak żeby się trochę taki dekolt serce robił. Jeśli chodzi o cenę, to jest to 80 zł. Jedziemy dalej. Tutaj mamy takie topy. Zastanawiam się, czy to jest hiszpanka, czy to jest taki topik elastyczny, takie trochę jak z lajkry. Patrzcie tutaj. I jeśli chodzi o cenę, to jest to 70 zł. A za tymi topami wiszą spódnice midi. Tak przypuszczam, tak, midi w taki trochę, no, geometryczny wzór, ale to jak tygrysek trochę wygląda, nie? I kolorystyka też taka tygryskowa bardziej za 100. Tu mamy kolejne body z marszczeniem takim i przeszyciem przez środek. No. Elastyczne również, syntetyczne za 40 zł. Za bodami, wiem, że się tak nie mówi, za body wiszą spodnie znowu jakieś takie beżowe z rozcięciem tutaj na dole i z przeszyciem z przodu, zapinane widzę na zamek tutaj, z boku guma w talii. I jeśli chodzi o nie, to mamy tutaj 60 zł. To są pewnie jakieś takie syntetyki. Tu z kolei satynowe coś. O, takie, no właśnie, jak to nazwać? Trochę taki nietoperkowy fason, tak? Patrzcie, jak nisko jest tutaj rękaw. Czarna satyna. Wydaje mi się, że może być wiskozowa, bo jest taka przyjemniejsza, ale nigdy nie wiadomo. Nie, jednak to jest poliester. Bardzo podobna w dotyku, chociaż teraz nie, bo tutaj jest podwójnie. Dobra, nieważne. Do tej spódnicy, którą wiskozową wczoraj mierzyłam, satynową. Dalej mamy co? Aha, jakieś długie sukienki, ale tego to już nie ogarnię, sorry. Tu mamy jeszcze raz te body, tylko że w beżu, też z przeszyciem, a za nimi wiszą dwurzędowe marynary. Wyciągnę jedną, żeby zobaczyć. W takiej bardzo jasnej zieleni, widzicie to, myślę. Mocno przeskalowane, dwurzędowe. Widzę, że tam jeden rząd szylkretowych guzików dwurzędowo za 139 zł. A dalej mamy jeszcze takie body, glistki z marszczeniami. Z taką siateczką, z tyłu gołe plecy i też widzę, że przemarszczone. Cena to jest 80 zł. Za tymi body z kolei wiszą kolejne czarne spodnie z prostą nogawką. No mówię wam, od zarąbania jest tutaj tych spodni. Można przebierać jak w lęgałkach. I tutaj mamy jeszcze takie body z taką jakby kokardą z biustu. O, prążkowane, elastyczne, z długim rękawem. I jeśli chodzi o cenę, to jest to 60 zł. Za nimi z kolei wiszą koszule.
takie. Tu akurat, nie, to jest M-ka, czyli ona jest dłuższa troszeczkę. Myślałam, że to jest coś takiego, jak mierzyłam wczoraj różowe, ale chyba ta jest troszeczkę dłuższa. Za koszulami z kolei mamy sukienki, które też wczoraj były, tylko w innej wersji kolorystycznej, z takim węzłem na biuście, tylko właśnie w tej kolorystyce. I tutaj cena to jest 100 zł. Przepraszam. I patrzymy dalej. Dalej mamy satynowe koszule takie. Trochę mi się kojarzą tak szpitalnie, nie wiem dlaczego. Może te nawiązania do jutra. Okej, okay, za 80 zł. I tu jeszcze mamy sukienki z gumką w talii, długie. Znowu w ten wzór taki geometryczny, ale tygrys. Halter z takim węzłem tutaj u góry i z odkrytymi plecami. Ta sukienka, widzę, jest związana tutaj u góry i cena to jest 130 zł. I dalej, takie topy, co się śmiałam w poprzedniej części, tylko że tutaj mamy taki zielonkawy, żółtawy, zielonkawy groszek. To są topy, patrzcie, z takimi łańcuszkami tutaj u góry. To jest akurat tył, więc trochę przód jest taki dekolt woda za 70 zł. Dalej mamy jakieś długie sukienki, widzę, w ten sposób, z trójkątnymi miseczkami, też takie fakturowane, też właśnie w tej gruszkowej żółto-zieleni za 90 zł. A tutaj z kolei wiszą jeszcze co? Spódnice. Czy nie, przepraszam, to są spodenki, patrzcie, z zakładkami tutaj, takie beżowe, gumka w talii, nie ma z tyłu żadnych kieszeni. I jeśli chodzi o cenę, to jest 50 zł, a na samym przodzie mamy wiązane koszule. Mierzyłam taką w pierwszej części, tylko w innym kolorze, w takim no beżu jasnym, czy tam no beżu jasnym, tak bym powiedziała. Tutaj mamy jeszcze je w zieleni, więc znowu pokazuję metki, żebyście nie musiały do tamtej części się cofać. Jak coś, to sobie możecie po tym kodzie. Ten wpisujemy na dole, ten do 05, jak wpiszecie sobie te numery, czy nawet chyba ja wpisywałam, jak robiłam linki, tylko tą część, to możecie na stronie znaleźć te rzeczy. Tutaj mamy znowu takie spodenki na gumie za 40 zł i mamy jeszcze te muślinowe spodenki takie, które tam wcześniej pokazywałam wam w bieli, mamy je też w czerni, a tutaj znowu to samo co to, tylko że mamy jeszcze w taki palmowy wzór. Tu z kolei znowu te topy chyba za 19,90, o ile dobrze kojarzę. Nie, te są za 40, to chyba jakieś inne. No, w każdym razie takie crop topy na szerszych ramionczkach prążkowane. Za nimi natomiast wiszą spodnie, takie z kieszeniami cargo, lekkie, materiałowe, przyjemne całkiem, za 120 zł. Tak, coś tu jeszcze innego wisi? Nie, tylko takie spodnie. Dobrze, nie wymieszali w tym miejscu akurat. Tu mamy jeszcze takie sukienki z węzłem. No ta jest akurat tak zasupana, że nie wygląda może to jakoś szołowo, ale myślę, że domyślacie się, jak to może na sylwetce wyglądać. 80 zł. Na końcu natomiast mamy jeszcze tutaj na tym wieszaku takie sukienki, takie luźne lojby z tym wycięciem trójkątnym. I jeżeli chodzi o cenę, to jest 80 zł. Wydaje mi się, że to jest blisko za tak na dotyk. Dobra, tam byłyśmy wczoraj, więc podejdziemy sobie tutaj. O, zobaczymy, jak wygląda ta satynowa spódnica, tylko jak ludzie przejdą. Tu jeszcze wam chciałam pokazać, że są różne szorciki. Myślę, że to takie classic. Widzę regular waist, czyli niewysoki stan, a tam mamy jakieś białe high waist. No to, ale tego nie będziemy tak dokładnie przeglądać, bo to wiecie, i tak na stronie lepiej zobaczyć na modelce niż w ten sposób. Tu mamy jeszcze takie bluzeczki z oprzyciami takimi falowanymi w różnych kolorach za 30 zł. Ładny kolor ten bardzo, takie prążkowane. Zaraz to odłożę ładnie i chciałam wam pokazać manekina, jak to wygląda, widzicie? Teraz sobie przelecimy, słuchajcie, różne dodatki, ale tu nie będę każdej metki wam pokazywać, bo no dodatków zawsze na stronie jest jednak trochę mniej. Nie, pokażę takie, co rzucą mi się w oko. Widzicie, tutaj mamy różne stroje kąpielowe. To jest bardzo modny fason stroju kąpielowego, taka sportowa góra. Tu mamy na przykład szopery takie z materiału. Tutaj są fajne torebeczki też, to w takim vibe'ie, jak ja sobie kupiłam w zeszłym roku właśnie w H&M-ie. I one kosztują 130 zł. Tutaj znowu stroje kąpielowe jednoczęściowe, takie w paseczki. Tutaj, no widzicie, jest tego namieszane, że tak powiem. Jakieś okularki, stroje na jedno ramię, też bardzo modny trend, jakby co. Pokażę wam metkę może tego. O ile się do niej dobrze bijemy, dobrze bałyśmy się, za 130 zł. Jeśli chodzi o tą ściankę, ale mnie strasznie nosko skoczy, a nie wziąłam sobie żadnej chusteczki nawet, żeby się posmyrać, to tu też widzicie, mamy stroje kąpielowe, takie torby,
shoppery w trzech kolorach, jak możecie zobaczyć. Wiem, że tak szybko wszystko mówię, ale staram się jak najwięcej nagrać, słuchajcie, przed jutrzejszą operacją, żebyście jak najwięcej mogły zobaczyć. No i tutaj mamy różne stroje kąpielowe, na przykład taki z falbanką, tutaj dobry dla gruszek, tutaj mamy mini torebeczki, takie słomkowe. Za 90 zł, no drogo jak na takie torebeczki. Tutaj znowu stroje kąpielowe, może przejdę w ten sposób, żeby Wam pokazać, żebyście sobie zobaczyły. Tu też mocny trend, takie właśnie z metalizowaną nicią. Tutaj mamy też jednoczęściowe, dwuczęściowe, no generalnie wszystko w trendach, bo i pastelowe stroje, i takie bardziej neonowe, i neonowe pastele, tutaj jakieś kapelutki. Tutaj znowu jakieś takie malarskie, kwiatowe wzory, neony, widzicie, bikini, różne wersje. Tutaj wiszą sukienki, takie sukienki, które są na strój kąpielowy, nawet są, widzicie, dopasowane, ale myślę, że spoko można by je nosić nawet tak normalnie. Bardzo fajny kolor i jeśli chodzi o cenę, to jest to 40 zł. Zobaczmy jeszcze tutaj, no dużo tego jest, po prostu dużo, więc tak jak mówię, no nie wchodzę we wszystko, bo byśmy tutaj 50 części miały tego H&M-a, więc tylko tak Wam pokażę. Tu mamy takie klasik bikini, znowu jakieś shoppery większe, takie plecione za chyba 90 zł, o ile dobrze widzę, 80. I tutaj mamy jeszcze takie bikini białe z górą, taką bando powiedzmy. Tutaj 100 tysięcy różnych okularków słonecznych, tym się nie będziemy zajmować. Tu mamy też w takim trochę bieliźnianym stylu, ale jakie ładne miski, w sensie przyjemne, takie fajnie wyprofilowane, takie stroje kąpielowe. I do tego jeszcze są majteczki, wszystkie takie jakby owiedzione falbanką. Ja miałam taką bieliznę jakieś 15 lat temu, więc trochę dla mnie to jest takie bardzo bieliźniane. Majteczki są za 5 dych, a biustonosz jest za 7 dych. I teraz tak, tu jeszcze takie ciekawe torebki bukle. A jeśli chodzi o nie, to cena jest, to jest 128 zł. W H&M w ogóle zaczęła się już wyprzedaż, ale nie będziemy się tym zajmować na razie. Dużo tych rzeczy jest na wyprzedaży. Na razie sobie przejrzymy, znaczy nie wiem, czy to jest już nowa wyprzedaż, czy jeszcze jakieś, wiecie, zrzuty stare. Dobra, w każdym razie patrzcie, jaka tutaj ładna kolorystyka, teraz sobie to przejrzymy. Tu mamy na przykład takie sukienki w pięknym różu po prostu, z taką ukrytą linią guzików, falbankami na rękawach. I tutaj cena to jest 130 zł, za nimi wiszą jeszcze takie sukieneczki, widzicie, z takim podcięciem pod biustem, nie bardzo długie, i takie odcięcie też na dole falbana, powiedzmy, w takiej pistacjowej zieleni, za, no czy tam szałwiowej, za 130 zł. Dalej wiszą spodnie i tutaj już mamy takie eleganckie spodnie z prostą nogawką w kant i to są już takie do biura bardziej, natomiast są miękkie i przyjemne, za 130 zł. Tutaj mamy takie trochę bardziej szeleszczące, nie wiem, a tu jeszcze jakieś inne. Dobra, czyli tutaj jest 100 tysięcy spodni, zostawiam je w spokoju. Dalej mamy takie bluzeczki z gumeczkami w talii i z falbanką na dole, w złamanej, właściwie w ekrinie, w złamanej bieli, bez rękawów. Tutaj też mamy takie gumeczkowania i widzę, że tutaj mamy w większości wiskozę, kosztuje to 100 zł. A tutaj topy na jedno ramię syntetyczne. To jest taka śmietanka, widzicie, nie? Ten kolor jest taki żółtawy. I cena to jest 40 zł. Z tyłu natomiast wiszą spodenki, takie znowu w takim naturalnym, powiedziałabym, kolorze, chłodnym beżu, z zaszewkami tutaj. I cena to jest 130 zł. Gumka w talii, kieszenie z tyłu, też takie pseudo kieszonki na dupce. I teraz tak, widzę, że tutaj mamy znowu te same bluzeczki, które były tutaj, to mamy jeszcze w takim pięknym koralu. I tu znowu kolejne spodnie, te są z kolei takie zwisające, fruwające, miękkie, widzicie, nie? Taki materiał bardziej sukienkowy, tak mi się kojarzy. I cena tutaj to jest 140 zł, tu natomiast coś ciekawego kolorystycznie. Aha, tu są różne rodzaje, z tego co widzę, jedna sukienka, taka halter, długa, w kwiaty, satynowa, z jakimś paseczkiem i z takim trójkącikiem tutaj, zapinana z tyłu, tylko na guziczek, za 150 zł, a za tą sukienką wiszą inne, takie w kwiatowe wzory, przewieszę tu na chwilkę, takie.
jeszcze. Widzicie? Też takie długie, z podszewką. Tutaj mamy takie ściągnięcie, trójkątny dekolt bez rękawów. No ale to jest już syntetyk. 150 zł. I tu mamy jeszcze spodnie. Te są już takie bardziej jak len. Być może to też jest, że nam jakaś mieszanka w kant. Naturalny znowu taki kolor i cena to jest 130 zł. Tak, to jest linen blend. Zobaczmy, co one mają z tyłu. Też takie pseudo kieszonki. Dalej mamy co? Trzy kolory takiej bluzki z trójkątnym dekoltem i z takimi obwisłymi, krótkimi rękawkami. One są, ale jakoby ich nie było. Dobra, i cena tu tutaj 45 zł, przepraszam. Tu mamy jeszcze złamaną biel i mamy znowu tą szałwiową zieleń. Tutaj takie sukienki jak były wcześniej, tylko że w kwiatowe wzory, tam były zielone. Natomiast tu widzę, znowu jest coś wymieszane tragicznie, ale wyciągniemy, zobaczymy. Taka przeplisowana sukienka, chyba midi z dekolcikiem, z tym takim rozcięciem i sznureczkami za 150 zł. Tak, a wyciągnijmy jeszcze może inną. O, tu jest coś innego. Tu jeszcze mamy takie krótkie. O, ta jest urocza, popatrzcie. Taka krótsza, z marszczeniem. Tutaj mamy taką satyną podszyty, trójkątny dekolt zapinany na guziczek, bądź nie zapinany. Myślę, że to bardziej ozdoba. I takie fruwające rękawki. Bardzo... Au, uderzyłam się, jakieś buty. Bardzo ładne. Za 130 zł jest ta sukienka. Myślę, że tutaj wisi po prostu, no to są podobne kolory, czy nawet ten sam kolor. Myślę, że tam nie wisi więcej już fasonów. O, ta jest śliczna, popatrzcie, taka różowa związaniem. Piękny taki bubble gumping za 130 zł. Zaraz zobaczymy, czy to jest satyna, bo tak chwyciłam. Nie, to nie jest satyna, ale tu za to mamy satynę w pięknym, bardzo jasnym różu. Spódnice midi, przewieszam tutaj znowu, żeby lepiej zobaczyć. Takie z rozcięciem, ale z taką zakładką. Bardzo ładny kolor, kolor jest piękny i tutaj mamy cenę 140 zł. Śliczny kolor, naprawdę. I teraz tak, spróbuję to jakoś odwiesić, co nie... Nie jest takie oczywiste w tym moim H&M-ie. Dobra, udało się. Tutaj mamy topy satynowe, jak widzicie, znowu w złamanej bieli, tak jest X-em na plecach. One się będą po prostu, wiecie, krzyżowały na plecach, jak się założy o w ten sposób. Tak, także mamy coś takiego i te topy kosztują 80 zł. A za nimi jeszcze są topy takie z prostym dekoltem na cienkich ramionczkach i cena to jest 40 zł. Tutaj jest troszeczkę inna faktura, no wiadomo, no bo to satyna. Tutaj mamy z kolei takie bluzki wiązane pod szyją, też takie połyskliwe lekko, satynowe, aż takie bardzo zwiewne, leciutkie, za 80 zł i widzę, że tutaj mamy, czy to jest to samo? Nie, to jest co innego chyba. Tak, tutaj mamy co innego, popatrzcie, też w ten sposób niby. To jest to samo czy co innego? Nie, to samo, dobra, bo tutaj nie zauważyłam tego panelu, no więc tylko Wam pokazuję, że to jest też taki ekry. Tu mamy taki panel guziczków ukrytych. Na dole jakieś buty, w buty nie wchodzimy. Zobaczymy sobie, o matko, jaki tu jest natłok wszystkiego. Zobaczymy sobie tak pobieżnie niektóre rzeczy po prostu stąd, bo inaczej się nie da. Tu mamy niebieskie marynarki, niezapinane za 140 zł. Tu jakieś satyny znowu wiszą za tymi marynarkami i te satyny mnie zaciekawiły, bo bardzo mi się podoba kolor. Aha, taka sukienka, taka z żuczkiem, piękny kolor po prostu za 130 zł. No widzicie, ile tu jest napchane, tu jest każda, co druga sukienka inna, naprawdę. Tutaj mamy jeszcze tak, to co było przed chwilą, co Wam mówiłam, że mi się tak fason podobał, to też mamy właśnie w takim niebieskim kolorze. A tu wisi jeszcze coś innego, jakieś spodnie. Spodnie szerokie, rozmiar 40. Ciekawe, czy by były na mnie dobre. Piękne są, za 150 zł. Takie, to też jest chyba mieszanka z lnem, ale piękny kolor. 57% wiskoza. Ale wiecie co, spojrzę aż na metkę tą... Bo co tu jest oprócz wiskozy? Wiskoza, len i podszewka poliszu. Świetne są i wiszą tylko jedne. Ja je wezmę ze sobą. Wezmę je, bo mi się bardzo podobają. Jak będą za duże, no to trudno. Nie ma więcej. Nie ma 38. Nie ma. Będę chodzić z nimi już teraz. Tak. Będziemy je mierzyć. I tutaj mamy jeszcze jakieś takie spodenki. A, będzie ciężko. Takie spodeneczki we wzory też w takiej błękitnej kolorystyce i cena to jest 120 zł. Czekajcie, muszę je przełożyć. Przyszły na drugą rękę, bo tak mi będzie wygodniej. Tu mamy jakieś spódniczki takie gładkie, o widzicie, zupełnie gładkie, lekko elastyczne.
No, nie da się przez to wszystko przebrnąć, powiem wam, nie da się każdej rzeczy zobaczyć niestety. Za 70-80 zł. Tak, tutaj mamy co? Jakieś spodnie takie materiałowe, szersze, z takimi kieszonkami z tyłu. No, jest tego od zarąbania, żeby nie powiedzieć bardziej dosadnie. I cena to jest 130 zł. Tutaj mamy takie spodnie z kolei, lekko flare chyba, wydaje mi się, za 130 również. Wyciągniemy je, żeby zobaczyć. Jest taki troszkę ciemniejszy beż i one są, popatrzcie, z taką fakturką. Też w kancik, takie lekkie, przyjemne, odwieszę je tam. Tutaj mamy jakąś marynarkę, nie wyciągam, tu widzę, że mamy koszule takie jeszcze. Czy to jest to samo co tam? Nie, ale coś bardzo, to te zielone tam w tle. To jest coś bardzo podobnego, znowu taki ekri kolor i cena to jest 80 zł. Tutaj jeszcze mamy takie bluzki, tuniki. No ten kolor jest cudowny, naprawdę. On jest cudowny, ten niebieski. I cena to jest 80 zł. Takie satynowe. Widzę, że tu mamy jeszcze w czerni. Tu z kolei takie zwykłe sukieneczki, lekko rozkloszowane, okrągły, większy dekolt z przodu. Tak z tyłu, zapinane na zamek. Z takiego lekko elastycznego materiału za 150 zł, Boże, drogo. I tutaj jeszcze coś białego wisi. Chciałabym to wyciągnąć, bo wydaje mi się, że to nie jest to samo. No, nie jest to samo. Popatrzcie, tu mamy inny dekolt. I tu jest taki gruby koszulowy materiał jakby. Tu mamy jeszcze jakieś wiązanie przy tej białej sukience. I jeśli chodzi o cenę, to zaraz zobaczymy, co tutaj mamy. 150 zł. Tutaj jest ciekawa taka bluzka. No też ten materiał, ale mi się podoba ten kolor niesamowicie. Szerokie ramionczka, to jest taka luźna, wydaje mi się, bluzka. To jest też XL-ka, więc może się przez to wydawać luźna. Ale no nie, no wydaje mi się, że jest luźna, śliczna. Popatrzcie. I tu jeszcze mamy, tak jak te spodenki były, to mamy satynowe koszule z takimi szerszymi, widzę, rękawami, zapinane na guziczki z kołnierzykiem, tak zapinane pod szyję, ale miękki materiał satynowy za 130 zł. Dobra, obracam się na drugą stronę i pojedziemy od tej strony, może tu jest luźniej. Tutaj mamy spódnicę, to jest jak koronka taka bardzo gruba. I jeśli chodzi o cenę, to mamy tutaj 140 zł. Takie elastyczne, krótkie mini na gumce. Za nimi natomiast wiszą topy na jedno ramię. Też takie syntetyczne w paski. Czarne na takim kremowym tle. I jeśli chodzi o cenę, to jest 40 zł. Tutaj mamy topy bandeau całe marszczone. No to tu co więcej mogę wam pokazać za 40 zł. Tu chyba, że to są nie, to są inne, popatrzcie, bo jeszcze mamy w ukośne paski tutaj, ale tu już są takie chyba z przeszyciem. Nie, one nie są z przeszyciem, dobra, to jest dokładnie to samo, tylko krzywo powieszone. Tutaj mamy sukienkę, która już była dzisiaj wcześniej, tylko że z kolei tym razem w zieleni, nie pamiętam metki, 130 zł, więc też spojrzę. A za nią wiszą jeszcze jakieś takie sukienki. Widzę, że tam z tyłu jest czarna, a tutaj mamy krem w takie przyszerzałe wzorki. Aha, to jest dokładnie ta sama sukienka, tylko po prostu we wzory. Zaraz ją odwieszę dobrze, tylko chcę już tutaj dojść do końca tego wieszaka. Tutaj mamy jeszcze takie sukienki. Widzicie? Z kopertowym dekoltem, też w takiej trochę spłowiałej zieleni, takiej chłodniejszej. I jeśli chodzi o to, co jest dalej, to mamy tak. Takie sukienki, czyli znowu te chyba z guziczkiem, tu u góry, tak, tylko że tym razem w taką szeroką zebrę, to też był ten fason. I tutaj mamy, tak, też co już, to co już wcześniej było, też te marszczone z tym podcięciem pod biustem, więc 100 tysięcy wersji. W sumie dobrze, że te wersje kolorystyczne wiszą tak całkiem niedaleko siebie, chociaż ja wolę, jak wisi wszystko, wiecie, razem. Tu mamy fajny top w pionowe paski, taki dosyć szeroki, w stylu lat 2000 na cienkich ramionczkach. I cena to jest 40 zł i to jest rozmiar S. Też go zmierzę. Założyłam go od razu na rękę. Dalej jakieś chyba sukienki. Znowu w pasy. Nie, albo to jest kombinezon, słuchajcie. Kombinezony, takie halter. Ciężko zobaczyć, jak to wygląda. W każdym razie, może tak wam pokażę. Halter tutaj na biust macie. Tu wisi drugi wieszak, więc to po prostu sobie spadło. Ale jestem sprytna, tak pięknie to chcę odwieźć. Coś mi nie wychodzi. I jeśli chodzi o cenę, to tutaj mamy 200 zł. Dalej, niech zgadnę. Spódnica z marszczeniem? Tak.
takie spódnice z marszczeniem z boków, skośne też pasy biało-czarne. I jeśli chodzi o cenę, to jest to 60 zł. Tutaj jakieś czernie wiszą. Kolejne spódnice typu pareo wiązane. Jak widzicie, żuczek na dole, czyli zaokrąglony dół za 80 zł. Bo ja tak mówię, żuczek, ja myślę, że wszyscy czają, a może niekoniecznie. Tu mamy też te sukienki, które były w tej chłodniejszej zieleni, tylko że w czerni. I tutaj jeszcze sukienka taka simple bardzo, też midi, taka dosyć ciężka, trójkątny dekolt z przodu, z tyłu. I jeśli chodzi o cenę, to jest 100 zł. Tu wisi jeszcze coś innego. Aha, dół od tej sukienki. Dobra, okej, okay, teraz już czaję. I patrzymy na ten wieszak w takim razie jeszcze. Tutaj jakieś takie koszule wiązane kopertowo z bufowanymi rękawami. Takie dosyć długie. Ciekawe to, patrzcie. Takie dosyć długie. Materiał koszulowy taki, wydaje mi się, że to może być bawełna albo jakaś mieszanka z bawełną. Za 130 zł. Za nimi natomiast wiszą szorciki. O, jakie słodkie w takie wakacyjne, palmowe wzory znowu. Satynowe, tak, satynowe. Z zaszewkami, z kieszeniami. Cena 120 zł. Tu z kolei sukienki. Widzicie, jak to wygląda? Mam nadzieję, bo to jest... Wiecie co? Ja ściągnę ten tył, powieszę go... O, nie wyszło. Powieszę go osobno. O, może tak? I tak wam pokażę. Widzicie? Taki tył, taki przód. O, tu mamy przód, tu tył. Więc no, praktycznie to samo jest z przodu i z tyłu. Myślę, że widzicie, o co chodzi. Za 150 zł. No i to jest długa, satynowa znowu sukienka. Tutaj mamy plisowankę czarną, satynową również, czyli plisowaną po prostu spódnicę za 140 midi, czy mini midi. I za nią wisi, co? Jeszcze taka satynowa spódnica. Czarna zupełnie. Szkoda, że jakiś taki duży rozmiar L-ka, tak? Znaczy, no duży. Ja już zauważyłam, że w H&M-ie spódnice to i nawet S-ki muszę nosić, więc mają dużą rozmiarówkę. Tu jeszcze topy, które wcześniej widziałyśmy i właśnie mi spadł. Dalej, satyna znowu, to też było sukienka z żuczkiem, tam była w tym pięknym, błękitnym kolorze, a tutaj mamy w zieleni, to za 130 zł. Wydaje mi się, że tu z tyłu wiszą jeszcze w czerni te sukienki, tak, wiszą w czerni, tu znowu jakieś spodnie, nie wchodzimy już w spodnie, już powiem mało kulturalnie, żygam tymi spodniami, szczerze mówiąc. Tutaj co? Tutaj jakieś sukienki znowu, tylko że trzeba to powiesić tak, żeby można było zobaczyć. Mamy jedno ramionczko. A gdzie jest drugie? Tu jest, okej, okay, czyli to są spaghetti straps po prostu, jakaś sukienka taka dłuższa. Próbuję to odwiesić, żeby móc zobaczyć, jak ten tył bądź przód wygląda, ale tutaj nie jest to zbyt easy. Tak, no taki lekko przyfalowany będzie, a cena to jest... gdzie jest cena? Już, czekajcie. Cena to jest 100 zł, długa sukienka, myślę, że taka węższa. Tu widzę, że mamy różne marynary, takie bardziej przylegające, a to jest w sumie 34, to może dlatego tak wygląda. Ale widzę, że są różne po prostu. Takie przeskalowane. Ja wam polecam zdecydowanie marynarki z Zary, z H&M-a są źle krojone moim zdaniem. Za 180 zł, a tam też są niewiele drożej, a są no, lepiej skrojone po prostu. Tutaj mamy jakieś sukienki znowu, bo tak, to jest to samo, co było przed chwilą. One są takie, nie są to luźne sukienki, takie bardziej przylegające, tylko że tu mamy wersję w groszki. Tutaj satynowe spodenki, takie luźniejsze, z gumką widzę z tyłu, za 120 zł, a za nimi wiszą jeden kolor, tutaj jedna jakaś się uchowała, taka bluza w bieli, a tutaj mamy to samo w koralu, z taką łezką tutaj i wiązaniem. Cena to jest 80 zł. Podejdziemy sobie teraz zobaczyć sukienkę, która tutaj jest. Ona tam dalej wisi, ale tak wam chcę pokazać na manekinie. Tutaj mamy body, z tego co widzę, w groszki i tutaj jeszcze w takie wzory bardzo jesienne. Takie body marszczone po bokach, znowu na spaghetti straps i cena to jest 50 zł. Tutaj jakieś satynowe bluzki też z takim haftem u góry, ładnym, delikatnym, przyjemnie to wygląda. Cena to jest 100 zł, a za tymi topami wiszą spodnie, jakie? Białe, znowu szerokie. I tutaj jeszcze mamy sukienki z takim chyba bardziej kwadratowym dekoltem, obcisłe, krótkie, czerwone, takie wiecie,
ta, jak Sharon Stone w Nagim Instynkcie za 80 zł. Chociaż wiecie, że ja tego nigdy nie oglądałam w sumie tak w całości. Tu jeszcze mamy takie białe spodnie w kant. Te się wydają całkiem zacne. I cena to tutaj 130 zł. Tak, i tu mamy tą sukienkę z manekina. Nie, tu mamy coś podobnego. Tu mamy znowu tego żuczka takiego wiązanego z boku. I rękawy koszulowe, takie duże wzory. Pamiętajcie, że one pogrubiają jakby co, 130 zł. Za tymi sukienkami mamy jakieś spodnie. Tak, to są kuloty. Tak, to już są takie krótsze spodnie, ale też fajne, no nie powiem. I tutaj cena to jest 130 zł. Tu znowu jakieś czarne. Topy bądź body. Topy takie w stylu lat 2000. One są teraz bardzo mocno w trendach. Takie syntetyczne jakieś, tak mi się wydaje. Tak, poliester głównie. Za 40 zł. Tutaj mamy to, co było w czerni przed chwilką, tylko że w takim kremiku. A tutaj ruda sukienka, no pomarańczowa, z trójkątnym dekoltem, takim sznureczkiem. Tu może być też wiązana w talii. Takie bufkowane rękawy reglanowe. No spoko. Nie moja kolorystyka, ale spoko. To jest też fason, który dodaje nam kilogramów. 130 zł. O, a tu jest to, co było na manekinie. Ta kopertowa sukienka za 130 również. Tu jeszcze mamy pomarańczową satynową koszulę, ale taką przylegającą. Ładny kolor pomarańczu. Ładny odcień. Za 80 zł. A za... O, bo już biorę dwa od razu. Za tymi koszulami wiszą chyba spodenki jakieś. Zobaczymy. Tak, takie spodenki o trapezowatym fasonie. One ładnie będą budowały sylwetkę za 120 zł. I też od razu macie gotowe, fajne zestawienie kolorystyczne, jeżeli na przykład macie typ urody, któremu takie kolory pasują. I jesteśmy już w przymierzalni. Co ja dzisiaj mam na sobie? Pokażę Wam tak pokrótce, szybciutko, bo zawsze Wam pokazuję, więc tym razem nie zrobię wyjątku. I też, znaczy no zawsze, czasami zapominam. Słuchajcie, moja stylowa jest dzisiaj bardzo prosta i bardzo zerowa tak naprawdę, bo mam bomberkę z Zary z najnowszej kolekcji. To jest bomberka, którą kupiłam wczoraj dokładnie. W pierwszej części Hej Mam mówiłam Wam, że zrobiłam zakupy w Zarze, jak to ja. Tak, miałam ją na wishliście i tak zobaczyłam, że wisi w sklepie, byłam oddać te rzeczy, które były w ostatnim mierzymy, które były nie wypała mi za bardzo z Zary. I tak zobaczyłam, kurczę, mam ją na wishliście. Później sprawdziłam nawet już w koszyku, ją miałam, zmierzę sobie. I tak zmierzyłam i stwierdziłam, a ja biorę od razu. To jest bomberka taka dłuższa, lniana, ona ma podszewkę acetatową, ale ona to jest nawet jakiś z wiskozą, taka mieszanka. Właśnie taka fajna letnia, więc to jest, że tak powiem, aha, to tak nie zobaczycie. To jest to, co mam, pokażę Wam może o tak. To, co mam na górze, taką bomberę, torebka Pinko z zeszłego roku, taka pseudo-słomkowa, a to jest taka jakaś folia, fajna, taka właśnie letnia. Top z Shein'a jeszcze, taki na ramionczkach z trójkątnym dekoltem i spódnica też z obecnej kolekcji Zary, taka prążkowana, biała. Mam pod nią gatki, słuchajcie, te leginsiki z H&M'a. Tak, założę je w ogóle na lewą stronę, jestem mistrz, zorientowałam się w ubikacji, ale już nie zmieniałam, stwierdziłam i tak się będę przebierać, więc sobie wtedy zmienię. Tak, także taka spódnica, no i buty te, które miałam w poprzedniej części, bo tak jakoś najbardziej mi się zgrywały, Ralph Lauren, takie tenisóweczki skórzane, więc to jest, że tak powiem, moja szybka dzisiejsza stylowa, a teraz przechodzimy już do przymiarek. Bardzo jestem ciekawa tych spodni, patrzcie co tutaj jest. Tu jest spódnica, którą mierzyłam w poprzedniej... Super, uwielbiam to. Którą mierzyłam w poprzedniej części i tam wisiało kilka emek, więc stwierdziłam, a dobra, wezmę jakąś emkę po prostu dzisiaj inną, bo tamta widziałam, że ma jakieś takie zaciągnięcie i tak średnio leżała. Już nie będę Wam dzisiaj jej pokazywać, jak ona na mnie leży, ale biorę ją, bo leży fajniej. Dużo fajniej niż tamta wczorajsza i ona jest taka idealna właśnie do takich dłuższych bomberek. Świetnie to wygląda. Zobaczycie mnie kiedyś przy okazji. A teraz bierzmy się za przymiarki tego, co tutaj mamy nowego. Pomyślałam, że zaczniemy od tego topu a la lata 2000. No pamiętam, nosiło się to, nosiło. Dla mojej sylwetki nie do końca jest to dobre rozwiązanie. W sensie maskuje tutaj trochę ten dekolt, ale i tak przez tą prostą linię tak wszystko dosyć masywnie wygląda. Ale moim zdaniem sam w sobie, pomijając mnie, ten top jest fajny. Kurczę, dalej mam te. No dobra. Ten top jest całkiem spoko. Z przodu wygląda tak, widzicie długość. Z boczku możecie zobaczyć teraz, więc on jest taki do połowy
pupy, a z tyłu tak. On, takie topy można nosić zarówno luzem właśnie do takich węższych spódnic. Wiadomo, że nam to robi z sylwetki takiego trochę kołeczka, ale myślę, że to wygląda tak czy siak spoko. Albo możemy oczywiście sobie, wiecie, włożyć jakoś. Ja tutaj zrobię to szybko, chałupniczo. Możemy włożyć w ten sposób, czy tam bardziej, wcisnąć, zwinąć i tak dalej. I mieć taki topik. Spoko. Skład tutaj wydaje mi się, że nie będzie za ciekawy. Mamy tutaj dwie warstwy, tą wierzchnią w paski i mamy jeszcze tutaj taką, no, podszewkę po prostu. Myślę, że to jest syntetyk, no, ale chciałam Wam pokazać, bo jest to takie, że tak powiem, trendy. Także zobaczmy metki. I co? Pomyślałam, że zanim metki, to jeszcze zmierzę te spodnie i one są dobre na mnie, te 40. Są dobre rozmiarowo. Nie wiem, czy nie są troszkę dziwnie odszyte. Tutaj mi się wszystko teraz trochę tak zwija, bo mam ten top. Zostałam w nim właśnie, żeby zmierzyć do spodni, ale co trzeba im przyznać, to te spodnie chyba nie jakoś nie prześwitują strasznie. W sensie troszkę widzę te paski, ale myślę, że z cielistą bielizną będą dobre. Idealna długość. Nie wiem, czy to nie są takie, co mierzyłam wczoraj w różu. I one też były takie fajne właśnie. Chociaż nie, bo tamte, no nie wiem w tym momencie. Długość jest idealna. Materiał myślę, że jest spoko. Zapinane tutaj na dwie haftki. Tutaj mamy zameczek, no i mamy te zakładki, które maskują brzuch. Zobaczmy teraz, jak one wyglądają z tyłu. Tylko wiecie co? Podciągnę tą bluzkę, bo ona mi je tam zwija dodatkowo niepotrzebnie. Aha, a jak tak jest, to ciężko zobaczyć w sumie, jaki jest fason. Więc ja ją zwinę z przodu i ją włożę sobie tutaj, żeby można było ten tył zobaczyć. Jest tak... coś tutaj... aha, bo tu jest ta jakby jedna kieszonka. Widzicie to? Prawimy. Coś tak nie do końca na sylwetce leżą, mam wrażenie. Tak, widzicie to? Że taki dziwny kształt się robi tutaj przez tą kieszeń. Może? Nie wiem. Ale i tak bardzo mi się podobają tak czy siak. Patrzcie, leżą dobrze na mnie na pupie, nie wchodzą, więc jak na H&M to jest great success. Długość jest fajna. Nie wiem, zastanowię się. Możliwe, że sobie je wezmę. Bo no, coś takiego to jest takie idealne do topu właśnie. Patrzcie, tak jak mam teraz. Teraz mam sneakery, to może nie wygląda tak, znaczy sneakery, tenisówki. Więc to może nie wygląda jakoś tak powalająco, bo takie ciężkie zestawienie się robi wtedy, ale do jakichś sandałów, klapek to może być fajne i właśnie do takiego topu. Muszę się przełamać, słuchajcie, bo jestem tak zniechęcona moimi tymi plamami pod pachami, że stwierdziłam, że tyle mam fajnych rzeczy na ramionczkach i jakoś tak sama się blokuję, że nie chcę ich zakładać przez to, a może powinnam to olać po prostu. Ostatecznie stara jestem z wiekiem, powinno mi przejść taka głupota, a jednak. No, w każdym razie spodnie są świetne. Trochę mają nisko krok, ale tak poza tym są bardzo, bardzo spoko. Może akurat ta sztuka jest tak średnio odszyta, ale na stronie na pewno będą, no, fajniejsze. Chociaż w dalszym ciągu są spoko moim zdaniem. Nie wiem, co tu jest grane. Tu. Może to jest kwestia tego, że tutaj coś jest tak jakby... troszkę tak czt robią po obu stronach, zresztą od kieszeni może, nie wiem. Zobaczę je sobie jeszcze, jak je tak powieszę, wiecie, jak je tak powieszę na wieszaku. Z czego to wynika? Bo to może być, że zagięcie, że cokolwiek. To może być moja fałda, nie wiem, zaraz zobaczę. I pokażę Wam teraz metki obu tych rzeczy, tak. I tutaj metka spodni, tak jak mówiłam, 40, a zresztą widziałyście, 150, no trochę kosztują, ale powiem Wam, że ułożyłam je inaczej trochę na pupie, później już jak nie nagrywałam i no to było kwestia zagięcia. I tutaj mamy 57 wiskozy, 47 lnu i podszewka, 100% podszewka jest po prostu tutaj w kieszeniach, jakby co, więc ja jestem bardzo na tak, napiszcie co Wy sądzicie. I teraz przypominajka metkowa tego topu, 40 zł, więc nie jest to drogo, ale też tutaj raczej nie spodziewajmy się nie wiadomo czego. Czekajcie, jak ta podszewka tu idzie? Gdzie ona jest? A, ona jest tylko tak w jednym miejscu. Dobra, no spróbuję znaleźć tą metkę, co nie będzie chyba jakieś hiperproste, więc ta podszewka jest tylko tak na biust. Dobra, mam metkę, 95 poliester, 5 elastan, podszewka 100% powietrza, no to tak jak obstawiałam. Teraz ta sukienka, wzięłam jedną z tych sukienek z węzłami, bo już od wczoraj mnie fascynowały. Mamy tutaj rozcięcie z przodu, ale takie spoko, fajna długość, bo jest za połowę łydki. No tutaj mamy ten węzeł, który na pewno trochę odstaje jak staniemy bokiem i maskuje też brzuszek ewentualnie. Dekolt trójkątny, nie za głęboki, taki powiedziałabym idealny, widzę, że tu jest zaszyty jakąś nitką też. I rękawy. Lekkie
lekko takie rozdzwonkowane. Natomiast ona jest tutaj wąska. Ja ją chyba wziąłam w Esce, bo tak nie wiem, czy dwóch, czy trzech rzeczy tak nie wziąłam, bo sobie pomyślałam, że jakieś zwykle te sukienki duże są z H&M-a. No, więc chyba ta jest trochę jednak za mała tutaj. Widzicie? Bo się rozchodzi dosyć, jak daje tak ręce. Tutaj czuję, że nie tyle mnie ciągnie, co opina mnie troszeczkę, jak ruszam rękami. Także zobaczmy ją jeszcze teraz tutaj z boku, jak ten węzeł wygląda. No właśnie, odstaje trochę do przodu i robi brzuszek, ale nie strasznie. Myślę, że to jest do zaakceptowania. A z tyłu wygląda tak. No i tutaj widać, że powinnam mieć większy rozmiar, bo taka glizda się trochę robi. Ja przynajmniej wolę większy rozmiar. Może nie wygląda to źle obiektywnie, ale dla mnie wygląda za wąsko. Lubię sobie poszerzyć biodra trochę. Natomiast sukienka sama w sobie głupia nie jest. No i dużo wersji tych sukienek z tym węzłem były i krótsze, i dłuższe. Widziałyście wszystkie. Także też chyba bym była na tak, jeżeli chodzi o fason, jeżeli chodzi o wzór. Zobaczmy teraz skład. I tutaj tak, 130 zł, jeżeli chodzi o cenę. A w składzie mamy 86% wiskozy i 14 poliamidu. Dla mnie skład, no, akceptowalny, powiedziałabym, więc spoko. Wiecie co, ta sukienka jest ładna, bardzo ładna. Trochę mi się tak kojarzy, jak taka sukienka fason. Skater dress, nie? Bo mamy taką lekko trapezowatą tą część na dole, czyli spódnicę. Krótka, ale nie za krótka. Tutaj mamy tego żuczka. Ona jest w ogóle tutaj od pachy, znaczy od rękawa zapinana na zamek, więc się wygodnie też wkłada. Poza tym tu mamy gumkę z tyłu, tak czy siak. Widzę, że satyna tutaj nie prześwituje raczej. Może minimalnie, ale jak się macie listą bieliznę, to myślę, że spoko. Kolor jest prześliczny. Tutaj mamy te przymarszczenia na brzuchu, więc one też maskują brzuszek. No i kopertowy dekolt znowu w punkty dla mnie, bo nie za głęboki. I te rękawy prezentują się tak, czyli tak jakby, widzicie, trochę takie półkole się ze mnie robi u góry, jak rozłożę ręce, ale to jest fajne, to jest wygodne, przyjemnie wyglądają, tak wiszą takie falbanki. No śliczna sukienka. Ja też nie noszę tak satynowych sukienek na co dzień i chyba bym się dziwnie czuła, ale jest naprawdę śliczna. Trochę może jest luźna tutaj, ale tak jak lubię. Więc ja jestem bardzo na tak dla tej sukienki. Zobaczmy ją jeszcze sobie tutaj z boku, jak wygląda. Tak. To też jest dosyć ciekawe, bo to jest satyna. Satyna ma niestety tendencję do tego, no ładnie wygląda, żeby nam wszystko podkreślać, nie? Tu akurat jest moja bielizna, żeby wszystko podkreślać, a w tej sukience, no nie jest tak, więc jak szukałyście czegoś takiego, to myślę, że warto obczaić sobie, bo jest naprawdę, naprawdę fajna sukienka, jak na satynową. Ale jest jedno, ale wydaje mi się, że to może będzie wiskozowa satyna, ale 100% nie mam pewności, także zobaczmy. Jeszcze tutaj przypominajka metkowa, 130, więc no, małe szanse, że to będzie wiskoza, ale kto wie, a nóż widelec w sumie, jak wiskozowa spódnica kosztuje 100, to może sukienka kosztuje 139, ale znowu staram się jedną ręką, o jest, dobra, znaleźć metkę. No niestety nie, 100% to jest, tu szkoda. No i mam, czekajcie, przeszkadza mi to zawsze, jak się odbija. Mam kolejną rzecz, która mi się bardzo podoba. Zrobiłam taki zestawik, kuloty. I kuloty też są spoko. Tak jak mówiłam, to są te takie w ciepłym beżu. Całkiem fajne. No taki lekko satynowy połysk, ale to jest z samego początku. Tunika, koszula satynowa, czarna. Rewelacja, jak mi się to podoba. Ja lubię takie dziwne rzeczy. I do kulotów właśnie, nawet tych. Fajnie to wygląda, powiem wam. Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Tak, mamy tutaj głęboki dosyć dekolt. Ona trochę jedzie do tyłu w ten sposób, ale w sumie nie przeszkadza mi to bardzo. Głęboki dekolt, ale znośny. Mamy takie szerokie rękawy, popatrzcie, to jest takie szerokie. Ja wzięłam M-kę, bo wydawało mi się, że S-ka będzie trochę krótka i myślę, że dobrze zrobiłam. To jest taka ciężka satyna, to jest wszystko takie ciężkie, zwisające. No rewelacja, ależ mi się to podoba. Rozcięcia po bokach, czekajcie, ustawimy to lustro. No, takie, patrzcie, no super to jest, kurde,
Świetne i pewnie też droższe, jak znam życie. Świetne to jest. Natomiast jeżeli chodzi o spodnie, no to zobaczmy je sobie z tyłu. Z tyłu wyglądają tak i tutaj niestety jest zabezpieczenie na samym środku pupy. Nie wiem, co to za geniusz to tutaj przyczepił, więc nie można zobaczyć, jak to wygląda na pupie tak naprawdę, no bo to będzie zawsze zniekształcać, przyciążać i tak dalej. Natomiast sama długość tych kulotów bardzo mi się podoba. Wydaje mi się, że są troszkę luźne w pasie, ale znośne. Długość jest świetna. Natomiast popatrzcie, ja mam dzisiaj taką bieliznę, którą widać, nie? Widzicie na pośladkach takie kreseczki, więc one dosyć podkreślają po prostu. Fakturę będą podkreślać tu, gdzie się zetkną ze skórą. Są luźne, więc wiadomo, że nie będą nas opinać i tam celulitu pokazywać, ale no takie, coś mam im do zarzucenia. Chociaż tak, jak są teraz do tej koszuli i jakby w pupę nie wchodziły, no to byłyby boskie. Naprawdę. Bardzo mi się to podoba. To zestawienie ogólnie podoba mi się. Ta góra, ona trochę się przesuwa też. Może to nie będzie zbyt wygodne, ale no nie wiem, jest w tym coś, co mnie po prostu tak jara w tej satynowej bluzce strasznie. Tunice, nie wiem jak to nazwać. Także no jestem tutaj zdecydowanie na tak. To też mi się podoba, ale nie mam pewności, co by się wydarzyło na tyle. Także tu jestem na tak, a tutaj jestem na zasadzie wishlista. I teraz tak, bluzka kosztuje 100, więc tragedii nie ma. Rozmiar M, tak jak mówiłam. Może bym zmierzyła S-kę jeszcze, kurczę. No nie wiem, a może później, jak mi wystarczy czasu. Ja to zawsze mówię i później nie mierzę. O, dobra. Natomiast jeżeli chodzi o skład, o Boże, 100% poliestru, jaki żal. A tak mi się to podoba, kurde. A to teraz metka spodni i tutaj mamy 130 zł i tu niestety też jest 100% poliestru, bo już sobie popatrzyłam, więc no nie wiem, raczej odpuszczam chyba jedno i drugie, chociaż to czarne, tak mi się podoba. I tu kolejna sukienka i tą chyba też wzięłam w rozmiarze S. Nie wiem, czy już tamto, co pokazywałam, to wzięłam, więc nawet nie zwróciłam uwagi, ale to chyba wzięłam, bo to takie trochę się tutaj małe robi na mnie. W sensie jest okej i boję się, że większe miałoby większy dekolt, bo popatrzcie, tu i tak jest ten dekolt gigantyczny, więc może to tak ma być. Fajna sukienka, bardzo ładne rękawy, takie bufkowane, dłuższe, tylko że ten dekolt no, jest nie do przejścia, jest strasznie długi, głęboki. To podcięcie pod biustem bardzo mi się podoba, ładnie to robi mojej sylwetce, bo ono dochodzi praktycznie do talii i robi z tyłu właśnie pas. Tutaj mamy tą falbanę odciętą też, ale ona w ogóle, myślałam jakoś tak, że to będzie inaczej trochę w proporcjach, bo ona jest tuż pod moją pupą i czuję, jak mnie drapie, jak się poruszam. Bardzo ładny wzór, no dużo wersji kolorystycznych widziałyście było tej sukienki. No i tutaj ona jest cała taka przeplisowana. Ładny wzór, podoba mi się, fajny fason, taki też fancy, też taki, wiecie, dziewczęcy powiedziałabym. Tak, jak wygląda z tyłu, no nie do końca mi się podoba, za bardzo tutaj mi przylega, bo ona tak, no wiecie o co chodzi u mnie, nie, że musi zaokrąglać biodra, nie podkreślać hip dipsów i tak dalej. To jest bla bla bla, moja stała śpiewka. Także ogólnie spoko sukienka, ale nie dla mnie. Zobaczmy teraz skład i przypomnijmy sobie cenę. I jeśli chodzi o cenę, to jest 130 zł. Jeszcze ten kodzik najadę, żebym ja go też miała później, żeby Wam podlinkować. Natomiast jeżeli chodzi o metkę i skład, no to muszę ją dopaść. Tu chyba jest, tak, tutaj mamy i jest to, no niestety 100% poliestru również. No tak, tak przypuszczałam, że to się może tak skończyć. Założyłam swoją spódnicę z powrotem, z tą bluzką. No o takie coś wygląda dobrze, takie te fałdki wyglądają dobrze, tylko na naprawdę szczupłych osobach, bez biustu, bez ciała, w takich, wiecie, takich glizeczkach szczuplutkich. No bo na osobie takiej jak ja, która troszkę jest taka no oblejsza, no to wyglądam tylko bardziej obostrażnie. Tutaj takie cyce jak donice się robią, talia po prostu jak taki baleron, masakra, ale strasznie w tym wyglądam. Tak, tutaj mamy też szerokie ramionczka, które w teorii powinny maskować szersze ramiona, taki masywniejszy dekolt, ale tu wszystko, przez to, że ten dekolt jest kwadratowy, przez te bulwy, to wszystko wygląda po prostu strasznie.
strasznie wyglądam. No okej, okay, dobra, z boku ewentualnie jakoś, ale... No nawet z tyłu, słuchajcie, lepiej to wygląda niż z przodu, ale te cicajadonice, tak jak powiedziałam, przepraszam za brzydkie słówka. No, matka karmiąca. Nic nie mam do matek karmiących, sama byłam matką, w sensie jestem dalej matką. Ściągam, rozwaliło mnie to. I tutaj metka stuwa, natomiast jeśli chodzi o, czekajcie jeszcze raz, o kodzik dla mnie, dla Was, dla mnie bardziej, bo i tak będziecie mieć oczywiście wszystko podlinkowane. Staram się to zawsze robić, tylko w jakichś kryzysowych sytuacjach nie podlinkowywałam Wam rzeczy, w takich naprawdę jakieś dramy się w moim życiu działy i nie miałam psychicznie siły, to pamiętam, że taki film raz wrzuciłam i nie podlinkowałam Wam rzeczy. I tak, tu jest no też 100% poliestru niestety. I wzięłam również do zmierzenia, słuchajcie, tą plisowankę taką czarną, no też jest takiej długości, powiedziałabym, midi po prostu, nie? Fajna jest, taka basic plisowaneczka, ma podobny fason jak ta spódnica, którą tam mam, którą mam zamiar wziąć, tylko że tutaj skład to jest 100% poliestru, to od razu Wam mówię, jak ją sobie troszeczkę podciągnę, ładnie wygląda na bioderkach, wydaje mi się, na pupie też nieźle, tak, czy kończy się w najszerszym miejscu? Nie. To jest też satyna taka. Fajna, fajnie się w niej czuję. Wiecie co, założę ją do tej bomberki i zobaczymy, jak będzie takie zestawienie wyglądało do tej mojej. Nie, tutaj mi się nie podoba. Plisy mają to do siebie, że dodają nam dużo tak w objętościowo. W sensie nie wygląda to źle, wygląda to spoko, ale gładsza spódnica jednak wygląda do takiej długości i do takiej, wiecie, takiego lekkiego przeskalowania lepiej. Tutaj troszeczkę to jest zbyt, za masywnie jest po prostu. Tak, także no to fajna spódnica, tylko szkoda, że kiepski skład, ale ogólnie spoko, taka bazowa tak naprawdę też. I tutaj 140 zł, miałam rozmiar M. Dziwnie powiedziałam to M, to było takie M. No, w każdym razie, no 100% poliestru, tak jak Wam mówiłam. Już zostałam w tej bomberce, słuchajcie, bo i tak zaraz ubieram swoje rzeczy. Jeszcze wzięłam do zmierzenia tą różową spódnicę, taką też lekko satynową, z rozcięciem tutaj. Ale tu są rzeczy, które mi się bardzo nie podobają. Za bardzo prześwituje ta różowa satyna, za bardzo ten materiał prześwituje. Widzicie, bo tutaj jest zakładka i ja bym chciała, żeby to było takiego koloru, a tak to znać ciało. Raz, to dwa. Za mały rozmiar wzięłam, bo mi tutaj nie do końca dopięłam. Tak, fajny kształt, fajny fason. Jeżeli ktoś lubi taki vibe, to jak najbardziej spoko. Jeżeli nie przeszkadza Wam to prześwitywanie. Dla mnie ona po prostu traci kolor. Widzicie na pupie prostokącik? Metka. Po prostu metka całkiem prześwituje. Długość jest fajna, wszystko jest spoko, ale kurczę, prześwitywanie jest za duże. I wiecie, co jest najgorsze? Mierzyłam w H&M-ie, nie w H&M-ie, w Zarze na początku wiosennego sezonu też taką sukienkę, która mi się tak strasznie podoba i też był ten sam problem. Często te rzeczy w tym różu są tak prześwitujące, że człowieka może trafić. Także no niestety, o, celulitek piękny, podkreślony w tych cudownych przymierzalniach. Tak, Jezu, to jest przerażające, naprawdę. To jest przerażające w takim górnym świetle, jak się spojrzy na celulitowe nogi. To człowiek ma ochotę się schować, po prostu uciec z domu, zachować, zakopać się pod, nie wiem, pod kocem i nie wychodzić. W każdym razie, spódnica jest fajna, ma fajny fason, tylko dla mnie za bardzo prześwituje. Ja bym oczywiście mogła pod nią założyć cielistą halkę, czy tam półhalkę, ale ja chcę, żeby ten kolor różowy był taki właśnie różowy, a nie mieszał się z tym, co jest pod spodem, z jakimś beżem, kremem i tak dalej, no i tracił tą swoją świetlistość. Tutaj widzicie? Z tyłu to tak, no tak średnio wygląda. Chyba najlepiej wygląda jednak do takiego fasonu, jak tutaj mamy po prostu obcisła spódnica tuba. Ale nie wygląda źle, powiem tak, nie wygląda źle. Teraz metki. I teraz tak, 139 zł. No i tu chyba patrzyłyśmy na skład, że to jest poliester czy nie, ale no pewnie będzie, nie? Poliester z elastanem. Okej, moi drodzy, to by było na tyle drugiej części przeglądu H&M. No i co sądzicie? Która część Wam się bardziej podobała? W której części rzeczy Wam się bardziej podobały? Mi w tej, sorry Gregory, ale w tej. I no, są tutaj fajne rzeczy. Spodnie sobie wezmę. Tą spódnicę, no to jest z pierwszej części, to też sobie wezmę. Także to są dwie rzeczy, z którymi wychodzę zrobić sobie przerwę do samochodu, napić się wody, podładować baterię w telefonie, przerzucić być może część materiału już na komputer, tak, bo jestem dzisiaj bardzo przygotowana. Wzięłam nawet kompa ze sobą, żeby móc przerzucić, jakby mi, wiecie, miało miejsca pamięci zabraknąć w telefonie. To jest też świetne.
ale nie jestem przekonana. Nie wiem, tak jakby 100% poliestru, nawet z recyklingu, nie do końca. I wydaje też mi się, że chyba mogłabym jednak eskę, więc zobaczymy, czy mi wystarczy chęci czasu. Ta sukienka była śliczna, satynowa też. No, były tutaj fajne rzeczy. Ta spódniczka, to było najlepsze. No, także kończymy. Mam nadzieję, że fajnie spędziliście ze mną czas, że wam się podobał film. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę i widzimy się w kolejnej części, którą zaraz pewnie będę kręcić. A jeszcze słuchajcie, taka dogryweczka, że te spodnie okazało się, że są już na wyprzedaży, bo już jest wyprzedaż i kosztowały 69,90 chyba, więc jestem po prostu przeszczęśliwa i teraz mogę już kończyć. Idę sobie zrobić przerwę. Dzisiejszy film zobaczycie chyba w co? Dzisiaj jest co? Wtorek, środę, w czwartek, a następny w sobotę, a ja nagram wszystko dzisiaj, także trzymajcie za mnie też kciuki.